Hej, siemaneczko wam wszystkim ludziska, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i powracamy do Obduction. Zmieniłem rozdzielczość ekranu na troszeczkę niższą, ale detale graficzne ustawiłem ze średnich na wysokie. Mam nadzieję, że teraz gierka będzie chodziła troszeczkę płynniej. Udało nam się odgadnąć kod za pomocą budki telefonicznej, która skrywała rejestrację samochodową. Mam nadzieję, że to nam pomoże w otwarciu tamtej windy. Tylko jak się do niej dostać? Podejrzewam, że musimy cofnąć się do domu burmistrza i udać się gdzieś tam w lewo. Okej, spróbujmy. To chyba było gdzieś tu, przy tej wieży. Tak przynajmniej mi się wydaje. Okej. Ach, naprawdę, gdyby ta gra nie miała tak dużych lokacji, to bezproblemowo bym tam trafił. A tak powiem wam, że zapewne będę się gubił. Pamiętam, że przechodziliśmy tędy. I chyba teraz musimy udać się do tego portalu. Okej, i teraz powinniśmy iść prosto i prawdopodobnie dojdziemy do tego miejsca, w którym musimy wpisać ten kodzik. To było chyba gdzieś tutaj. No właśnie, tak jak myślałem, przy tej czerwonej wieży. Okej, dobra, spróbujmy. Ja tu mam kodzik na kartce przed sobą, tak więc wpisujemy 1. Przekręciłem? Nie. 1, później mamy 6. Czyli to będzie gdzieś tutaj. Później mam 4. 9. I... Aj, pomyliłem się chyba. A jednak nie, 6. I na końcu mam 5. Okej, było słychać odgłos telefonu, tak więc myślę, że winda jest już aktywna. Czy ona wjechała na samą górę? Chyba nie. Może? No dobra, zobaczmy, co mamy na samej górze. Wow, mamy zwykły telewizor i telewizor plazmowy. Czy możemy coś tu włączyć? Nie, nie możemy. Szkoda. Tutaj jest chyba wyjście z tej windy. Naprawdę wysoko, ale mam nadzieję, że pokonam swój lęk wysokości. Dobrze, że to tylko gierka. Ale mamy cały widok na Hunrad. Wow, detonator. Nic się nie dzieje. Domyślam się, że będziemy musieli coś tutaj wysadzić, ale ten detonator póki co nie działa. No dobra, no to zjedziemy na dół. Wow, tu mamy jakieś urządzonko. Hunrad, Murray, Mofang, Kaptar. To chyba są nazwy tych innych cywilizacji, tak mi się wydaje. Mofangowie to wiadomo, nie? Hunrad, okej. Zjedziemy sobie niżej. A, i teraz znajdujemy się w domu burmistrza. Ale czy możemy zjechać jeszcze niżej? Thank you.
Okej. Mamy jakąś notatkę na stole. Instrukcja, wielofunkcyjny panel kontrolny V-Line'ów. To panel kontrolny dostarczony nam przez V-Line'ów. Choć sami do sterowania swoimi systemami używają wokalizacji, to przygotowali te panele, by przedstawiciele innych gatunków mieli choćby ograniczony dostęp do ich technologii. Okej, wiecie co, ja sobie zrobię zdjęcie tego. Mamy tutaj również jakieś cyferki, które można wybierać na tamtej maszynie przy stacji benzynowej. Okej. Myślę, że może to być przydatne. A jeżeli nie, no to i tak warto mieć to w swojej kolekcji. Co my tutaj mamy? Toaletę. Heh. Ale skorzystać z niej nie możemy. Mamy również choinkę zapachową. No proszę. Jest i gramofon. Czy my możemy go jakoś uruchomić? Nie w tą stronę. W drugą. Chyba jednak nie, bo wajcha się cofa z powrotem. Ale jeżeli my pójdziemy tu, to mamy jakiś kołowrotek. Okej. Czyli otworzyło się jakieś przejście na górze. A ja chyba wiem, gdzie to jest dokładnie. Musimy cofnąć się do domu burmistrza. Prawdopodobnie są to te drzwi, które otwierały dostęp do drzewa. Sprawdźmy to. Dokładnie, tak jak podejrzewałem. Tu prowadzi jakiś wąż. Wąż wychodzi na zewnątrz, tak? Może najpierw to obadamy. Aha, czyli wąż prowadzi do tego. A jak my byśmy się mogli tam dostać? Tutaj widzę, że jest jakiś most prowadzący do tego miejsca. Czy my możemy tędy przejść? Nie, nie możemy. Ale możemy iść naokoło. I ten most prowadzi z tamtego miejsca. Okej. Czyli myślę, że warto się tam udać. Gdzie tu jest to zejście? Czyli tu mamy ten most, tak? I ten most prowadzi tutaj. I ten most prowadzi tutaj. Czyli tak, wchodzimy po tych torach i myślę, że musimy iść prosto tędy. Aż dojdziemy do tamtego miejsca. Tutaj mamy też ten dźwig z tym hakiem, który widzieliśmy z któregoś miejsca. Okej, spróbujmy przekręcić zawór. Słychać, że woda leci. Dalej przejść nie możemy, ponieważ tu się kończą tory. No dobra. No to z powrotem zasuwamy na dół. Nie, tu nie ma zejścia. Zejście jest z tej strony. Czyli tak, teraz po raz kolejny musimy udać się do domu burmistrza i wyjść tamtymi drzwiami do tego drzewa. Tak przynajmniej podejrzewam. I zobaczymy, co ta woda z tego węża dokładnie robi. Okej, dobrze, idę. Myślałem, że będzie tam gdzieś jakiś skrót, ale skrót mamy tutaj. Nie no, teraz to ja się troszeczkę pogubiłem.
Tutaj przyszliśmy, tędy i okej, jesteśmy na miejscu. Czyli woda leci teraz do tego drzewa, tak? A, tutaj mamy wejście jakieś. No dobra. Wow! Czyżby to było to serce, o którym mówił tamten gościu? Tutaj z każdej strony wychodzi jakiś wąż. Nie no, ten widok mnie troszeczkę przeraża. Dalej iść nie możemy. Myślę, że będzie tutaj przejście do jakiegoś innego wymiaru. Tak samo tutaj. Piękna mgławica, czy jak to się tam nazywa. Nie znam się na astronomii, ale troszeczkę się interesuję. Czyli mamy trzy różne przejścia, z których wychodzą te węże i domyślam się, że z każdego tego miejsca będziemy musieli odkręcić wodę. Tutaj mamy jakiś mechanizm jeszcze. Wow! No nieźle. Korzenie zaczynają świecić. Pojawiają się te dziwne kropki, które mnie teleportowały do tego miejsca, tak więc ja może stąd wyjdę. Bo troszeczkę mnie ten widok przeraża i boję się, że znowu mnie gdzieś przeniesie w jakieś miejsce, do którego bym nie chciał trafić. Wydaje mi się, że musimy się cofnąć teraz do tamtego kolesia i powiedzieć mu, że udało nam się odkręcić jeden wąż z wodą. Może on poda mi jakieś dalsze wskazówki, co ja muszę dalej zrobić. Poczekajcie, ja niepotrzebnie tędy wyszedłem, tylko sobie przedłużam drogę. Ale spokojnie, z domu burmistrza można wyjść tam w krótszy sposób. Tylko po prostu wyjdę nie tymi drzwiami. Co trzeba. Jakbym wyszedł tędy, to od razu pojawię się na wprost tego domu, w którym znajduje się tamten gościu. Zadzwonimy domofonem, mam nadzieję, że poda mi dalsze wskazówki, co ja tutaj muszę zrobić. Ha, na pewno powie, słuchaj, jeżeli odkręciłeś jeden wąż, to musisz pozostałe cztery odkręcić. Wiedziałem, że to mi powie. Sprawdź, czy przewód jest podłączony. Jeżeli nie, no to zrób to. Okej, no to strasznie naprawdę się dużo dowiedziałem. Na pewno jeden przewód
udało mi się połączyć. Wydaje mi się, że właśnie przez to, że odkręciliśmy tą wodę, udało nam się uruchomić jakiś mechanizm. No dobra, tylko gdzie ja muszę się teraz udać? Poczekajcie, może ja sobie pójdę tam, gdzie były te tory kolejowe i przejrzę resztę okolicy, ponieważ wydaje mi się, że ja tam też wszystkiego nie przejrzałem. Tędy nie przejdę, ponieważ tama jest zamknięta. Ach! No ale cóż. Spokojnie udamy się tam przez dom burmistrza. Nie, nie chciałem tutaj wchodzić. Wyjdę sobie tędy. I na pewno jest tu jeszcze wiele, wiele, wiele miejsc, których ja nie odwiedziłem, nie odkryłem. I warto by było to teraz zrobić. Może dowiem się czegoś, co muszę teraz wykonać. A może nie. Okej. Wyjdziemy z powrotem do tego portalu. Czy ja byłem tutaj? Chyba nie. Tu mamy kolejny portal, ale interesuje mnie ta miejscówka tu. Tam mamy coś, co wygląda jak czerwony laser i zapewne będę musiał przyjechać tutaj wózeczkiem i to rozwalić. No i tutaj chyba jeszcze nie byłem, albo byłem, ale nie pamiętam. Nie przypominam sobie tego miejsca. Zastanawia mnie też, do czego jest ta duża kula. Jej też jeszcze nie odwiedzałem. Tutaj mamy chyba jakąś windę. Okej. A czy ja mogę to cofnąć? Nie, nie mogę tego cofnąć! Ale mogę zejść spokojnie na dół i znajdujemy się na tym wysypisku śmieci. Kolejne takie dziwne urządzonko. Wcześniej jak takie spotkałem, to wszystko podświetlało się na zielono. Wow! Okej. No dobra, sprawdźmy, gdzie mnie to przyniosło. Tutaj zejść nie możemy. Wszystko zrobiło się szare. Tam widać jednak to drzewo. Tutaj mamy jakiś most, po którym możemy przejść. Ale dalej iść nie możemy. Tam widzę jakiegoś kraba. Nie wiem, co to jest. Tam mamy czerwone światło, tak? Okej. Tutaj mamy jakiś zawór. Słyszę jakiś dziwny dźwięk, ale nic się nie stało. Tu też mam jakąś korbę do przesunięcia. Aha, to się teraz porusza. I może teraz muszę przekręcić tym. Nie no, przekręcić tym nie mogę.
Ale tu widzę, że jest jakaś kolejna korba do przesunięcia. A to o to chodziło, żebyśmy most naprowadzili i mogli przejść dalej. Nie wiem, co to robi, ale zapewne jest to coś w rodzaju blokady. No dobra, w takim razie schodzimy na dół i zobaczymy, co tutaj mamy. Jakieś dziwne posążki. Tutaj mamy kolejny dźwig z jakimś hakiem. A tu jakieś dziwne niebieskie światła. I jakąś platformę, na którą wejść nie możemy. Kolejne znaki na ścianie. Tutaj widać jakiegoś smoka i sylwetkę jakiejś postaci, człowieka. Okej, czyli dotarliśmy do miejsca, w którym jest ten laser. Domyślam się, że musimy go jakoś zniszczyć, ale ja nie widzę tutaj żadnych torów kolejowych, po których byśmy mogli tu przyjechać. Tym naszym wózeczkiem. Posąg jakiegoś delfina albo rekina. Sądząc po zębach, jest to rekin. Dziwne jakieś porozwalane maszyny z kołowrotami. Znajdujemy się na górze, ale nic tutaj zrobić nie możemy. Tu chyba jest jakiś przycisk. Nie, myślałem. Okej. Zejdźmy na dół i przyjrzyjmy się temu laserowi. Tam wejść nie możemy. Możemy zejść tutaj na dół. Tutaj wejść do góry też nie możemy. Ale zobaczmy, co znajduje się tu. Wow. Dziwne, że nie mogę zrobić tego zdjęcia. Nie, no mogę. Troszeczkę długo się ładowało. Okej, zobaczmy, co to jest. Jakiś kolejny teleport chyba. No dobra, gdzieś się przenoszę. Okej, znajdujemy się znowu w jakimś domu. Jakieś manekiny? Aha, czyli powróciliśmy do Hunrad, tak? A tutaj za nami jest kopalnia. I mamy ten teleport. Czyli już wiem, w jaki sposób przetransportować wózeczek do tamtego miejsca. Okej, moi kochani, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia.